Cześć Paulu, z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Gramy w Immortals Phoenix Rising. Jestem teraz na posągu Orła, czy Jaszczębia, na Królewskim Szczycie. Odblokowałem sobie mapę. Tak to wygląda, jakoś się tutaj wdrapałem. Spójrzcie, tak wygląda cała mapa, fajnie. No i teraz postawałoby się udać właśnie na ten szczyt. Nie wiem jak, będziemy musieli próbować. Znalazłem sobie wszystkie zadania, które mi pozostały, już wam pokazuję. 8 zadań mi zostało, żeby wykonać wszystkie mityczne wyzwania i one się znajdują teraz właśnie na tym królewskim szczycie. I idziemy po drodze, no to tak to właśnie wygląda mapka. A my lecimy w stronę kotła Kirkę. Przelecimy go nad nim i lecimy tutaj. Już sobie troszeczkę drogi odkryłem i rozkminiłem, że musimy udać się wzdłuż tych świecących, po prostu, nie wiem jak to, pochodni, które nam wskazują drogę. To jest jedyny sposób, żeby się dostać na szczyt, bo nawet gdy będziemy marznąć i staniemy przy pochodni, to ona nas ogrzeje. Dobrze, i teraz tak, tutaj sobie rozpaliłem pochodnie, bo inaczej by nam Phoenix zamarzła. I musimy się udać, przepłynąć tutaj na drugą stronę. Widzicie, tutaj jest niedostępne, więc nurkujemy. Ładnie nam tutaj poświata we wodzie zawsze wskazuje, że jest coś ukrytego pod wodą. W tym wypadku jest to akurat przejście. Płyńmy tutaj. O, Phoenix. O właśnie, pięknie to wygląda. Tutaj sobie rozwiązałem zagadkę chyba konstelacji. Zebrałem tutaj, już wam pokażę szybciutko. O właśnie, te perły tutaj mi się odblokowało. Nie zbieram ambrozji, bo mi na razie niepotrzebna. My lecimy do przodu. A tu jest jakaś skrzynia, nawet nie wiedziałem. Dobra, to się nie będziemy nimi zajmować. Bo my musimy iść przed siebie. Widzicie, dalej nas tutaj ścieżka prowadzi. I patrzcie, tutaj jest wszystko zamarznięte z tej strony. Czyli coś musimy odblokować, żeby te pochodnie sobie rozpalić dalej na szczyt. Więc dobra, nie tracimy czasu, lecimy z przeciwnikiem. Dobrze, został ogłuszony. My go lejemy, ile wlezie. Teraz tymi harpiami się zajmiemy. I na spokojnie sobie przeanalizujemy, co musimy tutaj jeszcze porobić. A wy tutaj, dobra. Nie pozostaje mi nic innego, jak ich po prostu pokonać. Bo nam nie dadzą spokoju. Póki eliksir działa. A, ty też będzie atakował, Jasiu. Niech nas zaatakuje. Dostał? No pięknie, że dostał. Niech nam Phoenix troszkę pomoże. Czy potworek? A ta Chimera rozgrzeje na pewno całe towarzystwo. I co my tu mamy? Zagadkę, tak? Obowiązki mityczne wyzwanie. Jeśli chcesz kontynuować spinaczkę, musisz ukończyć mityczne wyzwanie. Obowiązkowe. No chcę kontynuować, no to czyli co? Ale czyli które? Tutaj coś się ukrywa. No dobrze, a tutaj co nam to dało? Jeszcze raz spróbuję. Chyba tutaj. No nie wiem, dobrze, rozwiążemy je szybciutko i lecimy dalej. Nie będziemy tracić przecież cennego czasu. Coś się odblokowało? Nie. To ciekawe. Co tu mamy? To jest nieaktywne. Gdzieś musimy znaleźć obciążniki. Tutaj sobie aktywujmy. No wiem, przecież widzę komunikat. Dobra, tutaj coś jest.
Nie w tą stronę. Naładuj się szybko energią. Coś w środku będzie na pewno. No właśnie, mam problem z celnością, ale sobie udało mi zniszczyć te oto skały. Czyli jedno tylko mamy w tym momencie. Teraz pytanie, czy jak ja stanę tutaj, to to mi się odblokuje? Tak właśnie myślałem, dobrze. Czyli tu sobie rzucimy. To nam spadnie wtedy tutaj. Ale potrzebujemy więcej. Tu jest jakaś dziura, patrzcie. Jak ja tam wejdę? Z góry? Przecież ja tu byłem. Tutaj mi się kraty odblokowały? Nie. No to jestem teraz w kropce. Co ja tu mam jeszcze rzucić? Dobra, to wyjdźmy sobie stąd i rzucimy... Rzucimy sobie jakiś ciężarek, może tutaj znajdziemy. Tutaj coś jest? Teraz nam nikt nie będzie przeszkadzał w rozglądnięciu się po okolicy. Może gdzieś tędy wejdę. A jakaś mała podpowiedź z gry? Co i jak odnośnie czego? Bo ja nic nie wiem. Tutaj jest bursztynek. Dobra, to zetniemy te drzewo, weźmiemy bursztyn i zrzucimy sobie kłodę. Zobaczymy, czy... Aj, zepsułem niepotrzebnie. To się powinno złamać na... Jeszcze za duży dla Phoenix. Na pół? Na pół? Tak jest. Szybko to zaniesiemy. Zobaczymy, czy kłoda nam pomoże. Musimy, no widzicie, nie ma innego sposobu. Sama nam gra podpowiada, że... Ale zrobiłem? Sama nam gra podpowiada, że musimy zrobić wyzwanie. Ale wątpię, że mi ten... drewno wytrzyma ten rzut. Zaraz sprawdzimy. Czy ja czegoś nie widzę tutaj? No właśnie. Nie ma takiej opcji. Patrzcie, nic nie jest aktywne. Posąg Phoenix, jak rzucę, tak samo nie pomoże. Zobaczmy. Bo ja muszę stać tutaj, tak? No i patrzcie, nawet tutaj się nie aktywowało. Czyli musi być posąg tutaj i ja muszę tutaj stanąć. Ale jeżeli ja zejdę... Właśnie, nic nie wychodzi. To co ja mam zrobić? Jeszcze wyjdę na zewnątrz i zobaczę, czy nie ma czegoś tutaj do zabrania. Może tu coś będzie do obciążenia? Jakaś przeciwwaga? Ciężarek jakiś? O, jest! No właśnie, dzięki, że na posągu był. To powinien wcześniej zlokalizować. No ale powiem wam, mogą się robić trudniejsze zagadki. Dwa wątpię, że wystarczą. No ale będziemy próbować. Dobra, jeszcze raz. Posąg Phoenix. Nie to. To zabierz. No i co? Czyli coś jeszcze nam brakuje. W tych wazach nie ma? Nie ma takiej opcji. To jeszcze coś musi być na zewnątrz. Gdzieś coś jest ukryte na pewno. Dobra, użyjmy mocy. Czy coś mogę przyciągnąć? Nie. To może tutaj dalej coś będzie.
Nie masz nic na skrzydle? No wiem, wiem, wiem. Fajnie, że podpowiadasz. No jak sobie przyniosę to stąd? Czy coś tutaj jest? Widzę, były jakieś obciążniki, widziałem. 33 metry do góry. Trzysta dwadzieścia. Tu sobie rozpaliłem, a tutaj coś jest? To już jest zimno dla Phoenix. Byłem. Zabrałem sobie to, co miałem zabrać stąd. Dobra, u góry znalazłem obciążnik, dokładnie. Którego wcześniej używałem. Więc sobie go przetransportujemy na drugą stronę i rzucimy go tam właśnie, gdzie musimy. No nawet mi nie mówcie. Dobra, to postaw to może w ten sposób, Phoenix. Jeszcze raz to weź. O, w ten sposób równiutko i zobaczymy, czy nam się uda wsunąć. Dobrze, udało się. Teraz na pewno będzie działać. Tylko trafić. No i co my tu mamy, patrzcie. Przenieść. Gdzie to mam przenieść? Co to jest? Coś za jakieś dziecko? Mumia? Ej, ale ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie to przenieść. Chyba że na jego rękę. Unlike my life. Hey now. If he'd eaten you, Demeter, Hestia, Hera, Hades and Poseidon would all be in his stomach right now. You saved them. Correction. I doomed them to eternal life with me. Which is worse? Hades certainly loves you. Yeah, he gave me 2 whining heroes to take home. Is that love? Mamy teraz wyzwanie aktywne. Musimy się wspiąć szybciutko do góry. Tylko jak? Dawaj, 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 żeby my tylko zdążyli. Poświata tutaj. Tu
Turędy, turędy! Tak ryzykownie sobie skacze, naprawdę. Kurde, czas mi się skończył. Szybciej! Lightning from my forge to help warm your way. Co to było? And yet I've been waiting for that diamond-tipped spear I commissioned for ages. Inspiration doesn't come on command, Ares. But you do. That was a private experiment in animal behavior we will not be repeating. No to nie szkodzi, tym zadaniem najwyżej zajmę się później, no. Musieliśmy w określonym czasie udać się, wdrapać się stamtąd. Właśnie tutaj na szczyt, ale nie szkodzi. No prawie, prawie. To lecimy na drugą stronę, no nic innego nam nie zostanie. Przelecimy nad płomieniem, zagrzejemy się. Ale pięknie to wygląda. Teraz tędy. Później sobie ogarnę te wyzwania. Na szczęście, patrzcie, rozświetlił nam Hephaistus chyba. For weeks, while the world burned, while my kids needed me, I was partying with Hades. Gods know I was never there for her. You had a lot on your mind. I don't even know where she is right now. That's pretty bad. Sorry. Coś mi się wydaje, że w tym odcinku na pewno się nie uda mi trafić na szczyt, ponieważ... Ale tak to wygląda, patrzcie. Czyli musimy rozwiązywać po drodze zadania. Nie ma innej opcji. Fajnie, że są... mamy tutaj ciepłe powietrze, które nas będzie wzbijało. Patrzcie dobrze. I teraz sobie użyjemy strzały. Zapaliłaś Phoenix? Zapaliłaś chyba, tak? I będziemy sobie tak rozpalać pochodnie. Nie chciałem tego. Gdzie teraz ja powinienem wejść? Chyba do góry. No, dobrze idę, dobrze, fajnie. Kolejne będzie wyzwanie konstelacji, już widzę. Zerknijmy na mapę, jak to wygląda. W którym kierunku my się udajemy? Widzicie, my tak idziemy dookoła. Tak nas właśnie tutaj fajnie prowadzi. A tutaj jest wyzwanie konstelacji. A do góry, dobrze. Fajnie, fajnie. Czyli tak to wszystko wygląda. Innego sposobu nie ma. Jestem tylko ciekawy, czy będzie później można swobodnie korzystać z mapki i te całe oblodzenie nam zejdzie. Nie wiem, później może jak kogoś pokonamy albo co. Czy jak dostaniemy się na szczyt przed naszym bratem. Ale fajnie to pomyśleli. O właśnie, dobrze, niech się Phoenix ogrzeje. Nie mamy żadnej kurtki zimowej. Dobrze, to jeszcze stąd sobie raz weźmiemy, zapalimy. I lecimy na drugą stronę. To jest jedyny sposób, bez tego rozpalenia tych oto pochodni, znicz, nie wiem jak to się nazywa, nie ma opcji. Żeby my doskoczyli, czy tam Phoenix gdzieś doszli. Was determined to reach the top. The sight of the peak gave Phoenix hope. But this part is boring. Maybe I should skip it? Prometheus, just tell the story. 148 wyzwanie konstelacji. Czy ja mogę sobie ulepszyć bursztynki? A brakuje mi. Dobra, to nam wystarczy. 20. Nic nie będziemy teraz wytwarzać. Lecimy dalej. Jestem bardzo ciekawy tego, jak to się wszystko potoczy. Gdzie teraz?
To na drugą stronę będziemy szybować. Jeszcze chyba jednej skórki fosforka mi brakuje do kolejnego trofeum. Do góry czy na dół? Oczywiście, że tędy. Kurde, ale było blisko. Pomyliłem znowu przyciski. Coś tu mamy? Sporo wyzwań. Nocną skrzynię mamy, która też mi jest bardzo potrzebna. Do wykonania zadania. Jest jakiś bursztyn. Pasowałby mi jeszcze jeden bursztyn i wtedy miałbym... O, jest. Zabierz go szybko. Mam 11 bursztynów w tym momencie i będę mógł sobie dodatkowo ulepszyć wszystkie moce w... moich eliksirach. Długość po prostu działania. Przyda się jak najbardziej, chociaż to już końcówka gry. Jestem ciekawy, czy jak ukończę grę, to czy będę mógł korzystać dalej mojego zapisu i moich umiejętności, żeby grać na najtrudniejszym poziomie wtedy, który nam się odblokuje, nie wiem. To musiał sobie wszystko sprawdzić. Teraz, żeby tylko nie popełnić błędu, pewnie do góry, tak, widzimy to. Musimy tutaj gdzieś dolecieć. Przypuść nam tu Phoenix. Pięknie nas prowadzą te znicze, jak po prostu znaki na drodze, drogowskazy. Suddenly, a pearl rolled past. Phoenix wondered if the oyster was using camouflage. Prometheus, please. Stop. It's so bad. It's like you went to some kind of clown school. Flunked out, turned to telling jokes through interpretive dance, and mistook your audience's cries of pain for laughter. Actually, I do feel a little better now. To jest po prostu odcinek spinaczka na szczyt, bo nie ma innej opcji. No bo tak to właśnie wygląda. Gdzie teraz? O kurde. Dobra, tylko nie popełnić błędu. Czy tu wszystko... O, tu jest przeciwnik. A co oni tam robią? Czy jest to jakaś skrzynia ukryta? A patrzcie, tutaj jest konstelacji wyzwanie. Jeszcze tylko zerknę, bo naprawdę mnie kusi. Albo i nie. Nie, tutaj oni po prostu sobie tak siedzą i czekają na wsparcie. Dobra, skok wiary. Nie no, fajnie to zrobili. Mi się bardzo podoba. Co ja zrobiłem? No właśnie, bym drogo za to zapłacił, za ten błąd, jakbym spadł. Ale coraz bliżej szczytu. O, tak, I challenge you. Ja się dziwię, że oni nie zamarzają, ale tu jest w miarę cieplej. I remember that. Będę remember. A tu? Co tu jest? Konstelacja? Bursztynek? Nie chce mi się tam wspinać teraz. Wylećmy tutaj. O kurde! Ależ było blisko! No właśnie. Bym pokazał. Bym kurde pokazał. Zapaliłaś? Niech lepiej to nam Phoenix rozpali. A tutaj? To jest tak zimno.
Nie chcę mi się iść na górę. A czy ja muszę? Niech ja sobie tutaj zerknę. Co tam się może ukrywać? Tam jest skrzynia tylko. Dobra, ta mi skrzynia naprawdę nie jest teraz potrzebna. My idziemy przed ciebie. Oczywiście, że w dobrym kierunku teraz. During her treacherous traversal, Phoenix was ambushed. I could face all of these and beat the Giron. Got your back, Phoenix. Hear the battle cry of Ares and feel your blood boil. Ciekawe, jak nam Ares idzie z pomocą. Co on zrobi? To było oczywiste, że będziemy mieli na drodze przeciwników. Nie wiem, czy potrzebnie wziąłem eliksir. O, patrzcie, coś na dole jest. Ale to tylko skrzynie, ja potrzebuję nocton. To jest kolejny przeciwnik, rozprawmy się z nimi. Szkoda by było zmarnować eliksiru. Nie, nie przywołuj mi tych swoich przydupasów. Kupię, nie mam czasu, żeby się z wami bawić. Dobra, dostałaś. To po co? Tam się coś odblokowało. Mógłbym to od razu zapalić. Zapalę sobie tylko znicz i spadamy dalej. Tym oczywiście zajmę się innym razem. Może nam się uda jak najdalej, jak najwyżej wyjść. O to przecież chodzi. Bardzo mi się to podoba. Tu jest kolejne coś. Jak daleko jesteś, łuczku? 504 metry. Tutaj kolejna świątynia. A konik jest dostępny? O, takiego konika mam. A, dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, panowie. Nie chciałem wam przeszkadzać. Teraz tędy. No i proszę bardzo, kocioł znowu Kirkę. Okej. Nie, nie używamy, wspinamy się do góry. Tu już powinniśmy sobie chyba poradzić. Mamy ciepło. Patrzcie, jesteśmy na dobrym miejscu, w kierunku. Jeszcze tylko mapa, 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 mapa. Ej, jednak nie. Już myślałem, że jesteśmy gdzieś niedaleko. Ale systematycznie do góry się wspinamy. Kolejna walka. Już nie działa ten. A to byczek Fernando mnie tutaj atakuje. A masz za swoje. Od razu powinienem na nich ładować te eliksiry, żeby nie tracić czasu. Teraz tak, tutaj. Fosforek. Ewidentnie przeciwnicy są mocniejsi. Szkoda na nich czasu. Zabierz, co masz zabrać.
Trudno, to co ominę po drodze, to sobie to nadrobię poza nagraniem. Gdzieś się będę tutaj później z powrotem musiał wracać, szukać, ale to nie ma najmniejszego teraz problemu. I będziemy sobie tym zaprzątać głowy. Dawaj konika! Konik jest niedostępny. Nie przeskoczyłby tego. O, nocna skrzynia! Tak? Obowiązkowe mityczne wyzwanie. Up ahead, Phoenix spotted an elaborate representation of the fiery wheel of King Ixion. Ah, yes, the king who I strapped to a fiery wheel for all eternity because he tried to seduce my wife. Meanwhile, I had my pick of any woman or man I wanted. What a hypocrite I am. At least he was also a murderer. Of course he is. He's Ares' son. And I just insulted Ares again. It's too easy. Szczęście mi teraz strzała zwolniła i muszę tak utrzymać cały czas tą strzałę w takim właśnie tempie, żeby mi było łatwiej nią manewrować. I żeby przeleciała przez wszystkie obręcze. No, bo bym się pomylił. Nawet przy zwolnionej szczale był problem. Gdzie teraz? Tutaj. Później widzę, do góry będzie coś szło. Ale skomplikowane. I czy to jest ten znicz do rozpalenia? Tak jest. Dobra, dawać mi obole. Patrzcie, ile ma tych oboli zebranych, mnóstwo. You tricked him with a cloud instead? Yes, I thought it was hilarious. How irresponsible. They had a kid who was deformed, constantly ostracized and rejected by mortals, to the point that he ended up only finding peace with horses. Laying with horses. He died sad and alone. To chyba w złym kierunku idę. Muszę ich pokonać? To wygląda. Ja tu żadnego wyzwania nie widzę, oprócz tego, które w tym momencie my wykonali. A, tam się koło zapaliło, patrzcie! Dopiero teraz zauważyłem. Co będziemy musieli z tym to kołem zrobić, nie wiem. Teraz może dowiemy. Lepiej się wyleczmy. Bo się robi naprawdę ciężko w pewnych sytuacjach i momentach. Tutaj jestem. Look on the bright side. At least the horses he lay with gave birth to the centaurs. Sexy horse people that make us ask uncomfortable anatomy questions. Try again. 47 metrów, kolejne wyzwanie. Co tu muszę zrobić? The Tower of Themis, the goddess of law, family and... Patrzcie tam! Also my ex-wife. She wanted to do everything by the book. Impossible to cheat on, so I dumped her. Didn't kill this one, though. Szybciej, Phoenix. Dawać, lecimy.
Może nam się uda. Tutaj na pewno czas jest teraz dłuższy niż normalnie. Chciałbym, żeby nam się udało to zrobić. Na nagraniu to wyzwanie. Ale co ja zrobiłem źle? A tędy! Tak naokoło musimy iść, dobra. Tam niepotrzebnie poszedłem. Bierz eliksir, szybciej Phoenix! Gdzie teraz? Kurde, gdzie teraz? Ale pomyliłem drogę, niepotrzebnie straciłem kilka sekund. Weź eliksir! Szybciej! Patrzcie, no zacięła się! Ależ mi brakło! Kurde, znowu! Nie powiodło się, no szkoda! Tak to wygląda! Jak to na mapie wygląda? Patrzcie, już niedaleko. No dobra, wiecie co, w tym momencie sobie zakończymy. Widzimy się jak co w kolejnych materiałach. Cześć!